Dzień dobry, witam na moim kanale Taksi Spychu. Dzisiaj jak zawsze jestem na łowisku w Otorowie u mojego znajomego i wpadłem na taki pomysł godzinę temu, bo odbywa się tutaj konkurs firmy w Bydgoszczy, firma Nitrochem, czyli jeden z największych pracodawców w Bydgoszczy, i organizuję po raz drugi konkurs na łowisku, czyli łowią karpie pracownicy, kto najwięcej tych karpi wyciągnie, ten wygrywa główną nagrodę. I pierwsze miejsce jest ze mną pani Marta, która zajmuje się marketingiem w firmie. Także pani Marto, ten konkurs jest drugi raz, tak? Druga edycja. 21 pracowników bierze udział. Tak. Od której godziny łowią ryby? No, zaczęliśmy, spotkaliśmy się, tak, o 6.30 była zbiórka, od 8 łowimy. Czyli do godziny 13. Do 13, czyli osoby, które najwięcej w tym czasie złowią tych karpi, wygrywają. Tak, no. Tak. A tu jest pan Tomasz. Pan Tomasz, który jest technologiem w firmie. Coś, specyfikacja jakaś w konkursu, nie no, czy łowienie ryb? Formuła jest otwarta, że tak powiem, czyli nie mamy, że tak powiem, podziału na kategorie, bo mamy razem seniorzy z juniorami. Aha, okej. Okay. Ale wymóg jedyny, po prostu uczestnictwo wymagane dla pracowników. Jest to, że tak powiem, druga odsłona tych zawodów. Jak widać, frekwencja jest dosyć duża. Ryby też dopisały, były łowione w pierwszej godzinie ładne karpie, później był trochę przestój, ale już w miarę upływu czasu te karpie się pojawiały u większej liczby uczestników. Także można powiedzieć, że praktycznie każdy miał kontakt z rybą, nie każdy ją wyciągnął, ale są, że tak powiem, ładne ryby, są osoby, które złowiły po kilka sztuk, także mi się wydaje, że na ważeniu to będzie widać, że będą ładne wyniki. No dobrze, czyli za chwilę będziemy podchodzili do każdego stanowiska, będziemy nagrywać już jakby na żywo, kto co złowił, także będzie widać to wszystko już, fakty będą, jak to się mówi, wszystko będzie widać. Oprócz tego tu firma Nitro zapewniła też jedzenie, tutaj w Soleskiej naszej firmie u baru Justyny, także za chwilę pokażemy, jakie smakołyki tutaj na grillu, także... Ja pracowałem dużo w firmach, chciałem podkreślić, że to jest fantastyczna sprawa, że takie konkursy są organizowane. Dlatego jeszcze do tego można coś ciekawego zjeść, także tylko chwalić takie firmy i naśladować. Także myślę, że super sprawa, mówię, także i w następnym połączeniu, już w następnym ujęciu zrobimy już będziemy się przenosili na stanowiska i będziemy pokazywali, kto co złowił i kto będzie chciał się przedstawić, zmienić nazwiska. I do następnego ujęcia, pozdrawiamy. No, a tutaj chciałem pokazać jeszcze, nawet firma zapewniła catering na tych zawodach, także super sprawa, karkóweczka, kiełbaska z grilla, także tutaj obsługę cateringową zapewnia pani Justyna, czyli bar Justyny, czyli firma solecka na rynku w Solcu, także to w ogóle od siebie polecam, jak ktoś będzie w Solcu, zachęcam do odwiedzin baru. Także pani Justyno, co pani chciałaby powiedzieć, zareklamować firmę? Znaczy, ja się cieszę, że jak pani Justyna podjęła wyzwanie, zrobiła to fantastycznie. Nieraz jadłem u pani Justyny, także to mogę powiedzieć prywatnie, że zachęcam. No i fajnie, że pani Justyna tutaj zapewniła nam tutaj ten catering dla firmy. Zapraszamy serdecznie. No. Skorzystania naszych usług. No, także kto może, zachęcam do odwiedzin baru u Justyny w Solecku Jaski na rynku, ale myślę, że większość ludzi zna. I zna i ceni, także polecamy. I mówię, i fajnie, że firma pracownikom zapewniła do tego konkursu karkóweczka i kiełbaskę z grilla, także myślę, że super pomysł. I teraz za chwilę przeniesiemy się już na stanowiska i będziemy filmowali, kto ile co złowił. Do zobaczenia w tym ujęciu. Teraz chciałem przedstawić prezesa firmy Nitrochem, czyli pana Andrzeja Łysakowskiego. Także ja chciałem zacząć od gratulacji, że pan robi takie rzeczy dla pracowników, bo to jest coś fajnego. Ja też pracowałem parę lat w różnych firmach, ale no niewiele te firmy robiły dla pracowników, a to jest ważne, żeby pracownicy się integrowali, żeby takie rzeczy się wydarzyły. Także i ten poczęstunek to wszystko dla mnie rewelacja, że ja tu składam gratulacje za taką postawę. I mówię, i pan Andrzej przyjechał, teraz będzie wręczał nagrody. Za chwilę będziemy przechodzili, mówię, na wszystkie stanowiska, będziemy filmowali, kto ile czego złowił. Także myślę, że to będzie fajna pamiątka dla firmy. Pan Andrzej chciał coś powiedzieć? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim chciałem państwa przywitać. Przede wszystkim chciałem pogratulować tutaj pracownikom, że wystartowali w rywalizacji. Nie wiem, jakie będą wyniki, ale na pewno będą bardzo dobre. Z góry już gratuluję wszystkim uczestnikom. Za chwileczkę, tak jak tutaj pan wspomniał, będą rozdawane nagrody. Mam nadzieję, że będą pracownicy, zwycięzcy, będą z tego zadowoleni. No ja też od siebie ufundowałem swoje gadżety, także kubek z moim logo i długopis taki, także też, żeby pracownicy może zapamiętali. I w ogóle fajna, bo 21 osób to tak, że też fajnie, że pracownicy podjęli wyzwanie, także super sprawa, to myślę. Także co, ten kończymy to ujęcie i przenosimy już się na stanowiska i będziemy filmowali dalej całość konkursu. Dziękuję bardzo. 2230. 2230, czyli stanowisko numer 1. Pan Mistrzak.
Także karp złowiony. Rybak. Od ilu lat pan mówi rybki? 74. O loś, pan tego całego tutaj stawa nam nie wyjął. Warto do policzenia? Czwarte. 2-0. Równe 300. Czyli stanowisko numer 4, 2, 300. Równe 300 gram. A, 300 gram, 300, bo tam było większe. Dobra. I pan, jak ma pan na imię? Brzyski. Brzyski, no dobra. Michał Brzyski, tak jak ja, no to, to trzeba naciągać trochę te, jak to mój rubiec. Zobaczymy, co będzie można, nie? To będzie Bartek, tak? Tak jest. Czyli stanowisko numer 5, tak? Tak. Kołodziejczyk, Bartek, wędkarz. Hobbystycznie pracownik nitrochemu. Zdarza się. I tu jest już coś ładnego. 2070. Mniejszy. Wrzuciłeś? Wojtek Górec. Tu mamy stanowisko numer 9, tak? Beski, ops. Dziewiątka? Skurczymy. Powolutku. Nie, ile sztuk? 3. Jest dobrze. 4. 4875. 4875. I pan na imię ma? Krzysztof, bo pana Krzysztofa tutaj widziałem już na sprawach parę razy. To już jest zawodowiec, zawodowiec. Znaczymy, że tak powiem, znany wywalec. Ten jest jedyny. To sama byłaś, nie? A jak masz na imię? To jest Ania. Ania. I Ania taka karpia zawołała sobie? Tak jest. Lat? A jak? 12 lat. Proszę bardzo. A tata jak ma na imię? Rafał. No, no to super, córka. Ja katar złożyłem. Taty, sama złapała. Nic tylko być brawo. No zobaczymy, ile syn z żoną złowi. A, jeszcze jest ekipa jedna. No na samym końcu. Jeszcze łowią. Nie, jeszcze łowią. Kilo 155. No, to prawda. Rekordówka. Naprawdę szacunek. No rekord życiowy to póki co. Jak masz na imię? Ania. No weź do spodu do siatki i się do samej. Ktoś mi podmienił. Tak? Masz większego? Dobrze. No to zdecydowanie. A pan z 13 ma na imię? Radosław. Od urodzenia. Od urodzenia. Tak pana wołają, jak na mnie tak samo. Dajesz Radosław? Nie. Myślałem. Ale to jest. Jak dają prezent, to zawsze mówię tak, jak ktoś woła. No, bardzo dobra metoda. Biedny karp, siódmy tam przybyć. Jest tak chyba największe na razie, nie? 2-300 na razie. Chodźmy do takiego obrazu indywidualne, tak? Jakieś indywidualne ryby. Tak? Aha, czyli jest Big Fish? Jest Big Fish. Jest Big Fish i jest Mata. Aha, czyli robimy jeden jest suma, a jeden jest największy, tak? Chodzi o, no, Big Fish, to przeważnie są na zawodach. Kilo 470. No, kilo 470. Stanowisko numer 13. Jakie to stanowisko jest? 19. Jak ma pan na imię? Adam Niemczewski. Pan Adam Niemczewski, stanowisko numer 19, no chyba parę lat już łowi, widzę, bo doświadczenie chyba jest niezłe. Od szkoły podstawowej. Enea obciąży. 8770. 8770, także brawo. Ważymy największą też, nie? Kurczę, wybieramy. Szacunek. Dzięki. Bo chyba tego, co? Tego chyba, nie? No to... Idź w amura, bo właśnie chyba jedyny amura złowiłeś. Nie, ten jest największy. A to odłożymy go w pierwszy czas, też coś siatki wyjąć? Nie, ja wypuszczę. Tam to, ja wezmę jednego tylko i koniec. Dobra, to musimy... Dobra. No, tak się nie wiem. O, ten amurek to już do wody gdzieś idzie. Jak sobie żyje. Tego Bóg nie przeżyć. Ja jestem tego, jak ty na głowę skaczesz. Nie, tulub jakiś. No można zważyć tego i tego. No musimy go wejść, muszę zrobić. Dobra. Aha, tarę, no, dobra. Ale mi się wydaje, że ten jest największy. Ten ostatni. Ostatni. 5 minut. No. Duże, może nie trenował i nadmuchany. No ładnie. Chyba na siłowni przebył. Jest.
2810. 2810. Tak, to już jest największy chyba, ten, a ten wózkowy nie będzie. Stanowisko 22, pan? Jak pan imię? Sikorski Grzegorz. A ja pana Grzegorza skąd znam? Kilo 560. Ale gdzieś? To ile? Kilo 560. Dobra, to było jedno. No i teraz pojedynek gigantów. Dobra. Dwa ostatnie, znaczy trzy ostatnie stanowiska. Stanowisko numer? Stanowisko numer 23. A pan na imię ma? Maciej. Maciej Wilczewski. No to parę tu się widzę złowiło. Że miał takie efekty na tej, na postoju taksówek, że tyle kilometrów mi ścierało. Kazan. Może tak przerzucisz z góry, teraz już stratasz na. Masz? 400. 17. Jak na imię masz? Jarek. 17. Jedna sztuka. Także. Stanowisko numer 17. Kilo 370. Kilo 370. Proszę. I zostały dwa stronie, tak? Aha. Michał, tak się dobrze, dobra? To nie było. Dobra. Jak masz na imię? Michał Olszewski, zeszłoroczny zwycięzca. A, 7, dobrze. No i teraz co? Nie, jest okej. No kurde, teraz co jest? On powyżej pokazuje, powyżej dychy, może pokazuje w pierdolę. Ja, można jednego odejmij. No pokazuje chyba, trzeba pokazać do dychy. Tutaj nawet będzie można tego bliższa będzie na chyba. Zobaczymy. Jeszcze. No to prezes musi zająć sobie uwagę na zawody. Jest 6. Możesz dołożyć, bo ona się też zawiesiła. No, zawiesiła, dobra, dobra. Obydwa? Ile? 950. Czyli na razie lider, tak? Wygrałeś. Aha, no to gratulacje. Czyli drugi raz rzędu. Tak. To fachowiec. Dobra, którą ważymy na największym mieście, powiedzmy. No, no. Ma najlepszego podbierającego. No, właśnie widzę. Bo stanowiska podbierał. No i ja widzę, ale widać pod samym tym, widać, nie świeżą. Tak, ja się zrobię, że się tak z tymi no. Czyli ostatnie stanowisko. Krzysztof Wędkarz. 3740. 3740, to jest ostatnie stanowisko. Gratuluję. Tak, ładnie. Teraz tą największą. Którą wybierasz największą, żeby palić? Ta jest największa.
Największa. Minus 380 Tatara, żeby nie męczyć. Kilo 600. Kilo 600, kilo 600 największe. Czyli co, mamy wszystkie stanowiska zrobione, idziemy zobaczyć, podsumować i zobaczyć, za ogłoszenie będzie wyników. Super. Zbyt dwoje. Gadają, że następnym razem ty masz kiedyś. Chyba nie zdążę, to wiesz, nie wargą za bramę. Ciągamy. Mamo, trzeba upył, to a jeszcze dwa chorusy tam są. Bartek, uśmiechnij się, robię ci zdjęcie, chociaż z tym, który trzymał rybę. Przede wszystkim chciałem podziękować za kliszą frekwencję. Pytasz? Humory dopisywałem od samego początku, można powiedzieć od samego końca. Ryby w tym roku też, co jest godne odnotowania. Ponieważ tutaj naprawdę sporo osób zrobiło ryby, ale skupmy się powiedzmy na pierwszej szóstce. Zacznę, że tak powiem, czytać od miejsca szóstego. Dobrze. Miejsce szóste, Krzysztof Łuka. Brawo. Z wagą 3,740. Miejsce piąte, Górec Wojciech, waga 4,350. Miejsce czwarte, Kozłowski Krzysztof, waga 4,875. No i teraz mamy, że tak powiem, bardzo duży ścisk, jeżeli chodzi o podium. Miejsce trzecie, Wilczewski Maciej, waga, uwaga, 8400. 8400. Tym bardziej. Kilogramów jest jeszcze. Naprawdę świetny wynik. A ile zerwał? Drugie miejsce. Niemczewski Adam. Jest! Z wagą 8770. Naprawdę oraz nagrodą za największą rybę zawodów 2810. Jest! Śpiwór dostałeś, tak? Adam, śpiwór. No i tutaj nie ukrywam, że z wielką przyjemnością mogę ogłosić, że pierwsze miejsce po raz drugi. Lisa, pierwsza! Olszewski Michał, waga, 9150. Wszystkiego dobrego. Oczywiście. Przepraszam, ja chcę zdjęcie zrobić, uwaga. Bartek, tak, ja jestem chle, tak. Do Ikei po planu. Następnie lepiej dać zawody ten, legał, nie? Albo ładny uśmiech. Tak jest. A teraz chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na poczęstunek. Jak on sobie, że tak powiem, poradzimy? Ja chciałbym podziękować za naprawdę dobrą frekwencję i naprawdę świetne wyniki. Także bardzo Państwu dziękuję za udział w zawodach. Brawo dla Państwa. Ja bym chciał podziękować tutaj w imieniu wszystkich uczestników tutaj za możliwość tak jakby rozegrania tych zawodów. No i tutaj też tak jakbym chciał powiedzieć, że w zeszłym roku była frekwencja również dosyć duża i mam nadzieję, że w przyszłym roku też się odbędą trzecie zawody i to będzie trzecia edycja. Na pewno w tym roku. Aż się obawiam, jakie będą wyniki po prostu. Ja też. Czy nie musimy zmienić wagi na większą. Obawiam się do dziesiątki? Wiesz, muszę policzyć. Ale jest duża szansa. Raczej nie. Ale twoja ryba była jedną z większych, chyba 2300, także chyba druga nawet. Także też Stefciu, gratulacje od wszystkich. Wspomniał się o brawa. Ale ważny.